5 lutego, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam serdecznie, zapraszam na Teledzień, w którym powiemy. Plany nowego gmachu sądu rejonowego. Na boisku bez sentymentów. Zamiast Mistrzostw Świata Grand Prix. W połowie roku mają być gotowe plany budowy nowego gmachu bełchatowskiego sądu. W tym terminie również ma być wydane pozwolenie na budowę. Oznacza to, że inwestycja warta około 33 milionów złotych wreszcie ruszy. Na tym póki co zarośniętym terenie między dwoma budynkami starostwa przy Pabianickiej stanie nowy gmach sądu rejonowego. Miasto przekazało ziemię pod jego budowę, a całość prowadzić i finansować będzie Sąd Apelacyjny w Łodzi. Inwestor już zatwierdził projekt budynku. Wiadomo, że będzie on czterokondygnacyjny, z czego jeden poziom będzie częściowo podziemny. Wejście będzie od strony Pabianickiej. Co ważne, przy sądzie znajdzie się również parking dla interesantów, którego tak brakuje przy obecnym budynku. Sale rozpraw będą mieściły się na parterze i pierwszym piętrze. W budynku będzie wydzielona część dla kuratorów i archiwów. W czerwcu ma zostać ogłoszony przetarg, który wyłoni wykonawcę prac. Obiekt ma być gotowy w 2023 roku. Na mocy porozumienia zawartego przez prezydent miasta Mariolę Czechowską z prezesem sądu oraz starostą reprezentującym Skarb Państwa, budynek, który pozostanie po obecnym sądzie, ma zostać przez miasto wyremontowany. Powstaną tam lokale mieszkalne. Podobnie zaadoptowano budynek po byłej gazowni, gdzie mieszkania znalazło kilkadziesiąt rodzin. Budynek przy Okrzei jest większy, a to oznacza, że mogłoby tu zamieszkać kilkadziesiąt rodzin. Wszystko zależy od tego, jaką powierzchnię będą miały poszczególne lokale. Nie jest to nowy pomysł. Prezydent miasta mówiła o nim już na początku swojej pierwszej kadencji. Początek prac adaptacyjnych zależy jednak od tego, kiedy budynek opuści sąd, a to nastąpi najwcześniej w 2023 roku. Już 15 lutego w gościnnym saloniku kultury na Boku wystąpi formacja Pudełko Zapałek, którą tworzą Michał Żuczkowski i Tomasz Klukojć. Propozycja muzyczna z kręgu szeroko rozumianej piosenki autorskiej i poetyckiej. Pudełko Zapałek zaprezentuje autorski repertuar oraz kompozycje do wierszy uznanych poetów jak Andrzej Bursa, Bolesław Leśmian, Stanisław Grochowiak, Edward Stachura czy Rafał Wojaczek. Sobota, godzina 19, Salonik Kultury na Boku. Wstęp jak zawsze z hojności serca. To był sentymentalny powrót do hali Energia Michała Winiarskiego, ale na boisku sentymentów już nie było. Bełchatowianie szybko pokonali Travel Gdańsk bez straty seta. Na parkiecie zabrakło Karola Kłosa i Milada Ebadipura, którzy narzekali na problem ze zdrowiem. W ich miejsce pojawili się Norbert Huber i Milan Katic. I Katic otrzymał statueczkę MVP spotkania. Cieszymy się bardzo z kolejnej wygranej. Mogę tylko powiedzieć wow, wow. Dlatego, że drużyna dzisiaj naprawdę stanęła na wysokości zadania. Przetrwaliśmy bardzo dużo kryzysów. Przeciwnik cały czas wywierał na nas presję zagrywką i utrzymywał się w dużym stopniu w meczu tą zagrywką. Kiedy tylko odjechaliśmy na dwa punkty, za chwilę szedł któryś zagrywający, czy to był Halaba, czy Szot i niemiłosiernie nas tam tą zagrywką sprawdzali. Dlatego tym bardziej szacun, że przetrwaliśmy swoje słabości, swoje kryzysy i w tym twardym meczu udało nam się wygrać. A mam też ogromny szacunek dla chłopaków, bo to jest kolejny mecz, że gramy w piątek, za chwilę we wtorek i jedziemy na kolejny mecz znowu w weekend. To nie jest takie łatwe. To nie jest takie łatwe grać co 3 dni, co 4 dni. Nie tylko pod kątem fizycznym, ale również pod kątem mentalnym. Tak znowu się trzeba mobilizować, sprężać. Gramy z coraz lepszymi drużynami i tak naprawdę no, ten nasz mental jest cały czas na dobrym poziomie, dlatego naprawdę chylę czoła przed drużyną. Super, że wygraliśmy kolejne spotkanie. Znowu najważniejszy jest teraz odpoczynek i kolejny mecz w naszej lidze. Nie było dzisiaj, że tak powiem, Karola w ogóle nie było dzisiaj na hali. Milad rzeczywiście poczuł troszeczkę plecy. I jakby to jego zdrowie też jest dla nas bardzo ważne, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak długo pauzował w tamtym sezonie. Więc tym bardziej cieszę się, że zagrali inni i zagrali bardzo dobrze. Świetnie, fajnie, że Milan zagrał tak dobry mecz. Bardzo się z tego powodu cieszę. I tak jak mówię, szacun dla chłopaków, bo uważam, że z każdym dniem i z każdym tygodniem stajemy się coraz lepsi i na boisku, i poza boiskiem. I mam nadzieję, że będziemy jeszcze bardziej szli do góry. Najważniejsze, że wygraliśmy mecz 3-0. Wygraliśmy z drużyną, która bardzo fajnie gra
I przed początek meča oglądaliśmy wideo i patrzyliśmy, super grają, naprawdę, ta drużyna mi się podoba po prostu. I walczy, mają dobrego trenera, młoda drużyna, bardzo fajnie zagrywają i to są pokazali dzisiaj, gdzie trochę w drugim setu i w pierwszym mieliśmy problemy. Musieliśmy tylko bronić te piłki. Ale najważniejsze, że na końcu graliśmy jak drużyna i że wygraliśmy 3-0. Ja pierwszy jestem zadowolony, że moja drużyna wygrała i że wygraliśmy mecz. Naprawdę MVP nagroda mnie nie interesuje. Ważne, że jestem na boisku, że mogę pomóc swojej drużynie, a nagroda myślę, że mogę dostać każdy zawodnik dzisiaj. Na pewno, że to jest bardzo, bardzo fajnie, no i dają nam takie pewności, że i lepsze trenujemy i że czekamy tych meczów, które idą i które są naprawdę ważne do końca sezonu. Przystoje się zdarzają w siatkówce, jest to normalna rzecz, trzeba je po prostu ich mieć jak najmniej, bo mecz jest wygrany 3-0, a mówisz, jakby coś się stało i było tu krytyczne. Wygraliśmy, mecz był ciężki, bardzo dobrze obie drużyny zagrywały, widać, że postawiły na ten element. I choć był zacięty, no to wydaje mi się, że wynik 3-0 i na boisku było czuć, że w miarę ten mecz kontrolowaliśmy. To jest super, mieliśmy już wiele sytuacji w tym sezonie. Nie wiem, mówimy, że to przez tą pogodę, ale często pojawiają się jakieś drobne choroby, drobne urazy, a u nas wystarczy, możemy, ale się zacząłem, możemy sobie spokojnie wymienić zawodnika, poziom sportowy nie spada, a jak widać w dzisiejszym meczu nawet rośnie, bo MVP Bratę zdobywa, więc niech tak dalej nam gra. Po tygodniach przygotowań najbliższy weekend Waldemar Stawowczyk, maszer z Osiny, miał wystartować ze swoimi czwornożnymi kompanami w Mistrzostwach Świata w Zubercu. Z uwagi jednak na brak śniegu, mistrzostwa odwołano. Początek roku dla Waldemara Stawowczyka, maszera z Osiny, był bardzo pracowity. W zawodach rozgrywanych w Austrii Stawowczyk wywalczył 2 medale. Złoto w dwójkach i srebro w czwórkach. Podobny zestaw wywalczył także we Włoszech. Wyjechałem daleko w góry. Najpierw wyjechaliśmy do Austrii na zawody, gdzie uczestniczyliśmy w Międzynarodowych Mistrzostwach Niemiec klubu SSB. Tam właśnie zdobyliśmy mistrzostwo i wicemistrzostwo Niemiec, po czym pojechaliśmy wysoko w góry potrenować tydzień czasu, żeby przygotować się na Międzynarodowe Mistrzostwa Włoch i we Włoszech też zdobyliśmy złoto i srebro. Odpowiednio złoto w klasie 2 psów, srebro w klasie 4 psów. Treningi na dużych wysokościach i co najważniejsze na śnieżonych trasach to luksus, na który można było sobie pozwolić niestety poza granicami kraju. To jest tak samo jak Himalajści chodzą po górach wysoko, tylko że wiadomo, my budujemy sobie czerwone krwinki, prosto pod sport nam wystarczy wysokość 1900-2000 metrów i już te czerwone krwinki u psów i u mnie też się budują i potem siedząc tak wysoko w górach 2 tygodnie można po prostu zbudować niezłą formę. Po dobrych startach w Austrii i Włoszech Stawowczyk wystartował w Mistrzostwach Polski, w których zdobył 2 brązowe medale w kategorii dwójek i czwórek. W ten weekend maszer miał przystąpić do najważniejszych zawodów sezonu zimowego – Mistrzostw Świata w Zubercu. Niestety te odwołano z uwagi na brak śniegu. Jak zaznacza Stawowczyk, co się odwlecze, to nie uciecze i w zbliżający się weekend mimo wszystko jedzie do Zuberca na zawody rangi Grand Prix. To wszystkie informacje w dzisiejszym Tyle Dniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.